sercu Gór Izerskich 11 artystów z Polski i Ukrainy podjęło próbę ukazania destrukcyjnego wpływu człowieka na przyrodę podczas interdyscyplinarnego pleneru artystycznego Znikające krajobrazy. Projekt Znikające krajobrazy jest potrzebą zwrócenia uwagi na piękną otaczającą nas przyrodę i o to, co możemy stracić, jeśli będziemy dalej prowadzić agresywną gospodarkę w przestrzeni. Nasi artyści, którzy zostali zaproszeni do tego projektu, w swoich pracach właśnie chcą wyrazić tą interwencję i tą ekologiczną klęskę, która może nas czekać, jeśli się w porę nie obudzimy. Rola artystów w ochronie przyrody i też w takiej aktywnej walce jest bardzo duża, ponieważ daje jeszcze jedną perspektywę na to, jak można wyrażać rzeczy, które nie są łatwe. I mamy tutaj i instalacje przestrzenne, bezpośrednio te, które zostały w lesie, i malarstwo, i płaskorzeźby, i fotografie. No i to są takie w sumie główne media, którymi się posługiwaliśmy wszyscy. Artyści są zgodni, że obecnie przechodzimy kryzys w temacie ochrony przyrody. Mamy oczywiście epicentra tego kryzysu, to jest Azja Południowo-Wschodnia, Borneo na przykład. Tam moglibyśmy się uczyć, jak skutecznie zniszczyć przyrodę. Ale widzimy ją w skali lokalnej. Jak tak przemierzam Polskę i dokumentuję zniszczenia w Polsce, no to przede wszystkim pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to są lasy. Jest coraz mniej starych lasów, starych drzew. Oczywiście powierzchnia lasów rośnie, ale to lasów w znaczeniu gospodarczym, a nie lasów w znaczeniu przyrodniczym. Temat projektu był niezwykle bliski dla ukraińskich artystów. Już od pół roku w moim kraju, w moim mieście i innych miastach niszczona jest nie tylko przyroda, ale także miasta i wszelkie żywe istoty. Swoją pracą chciałam pokazać konsekwencje możliwych ludzkich działań nie tylko w odniesieniu do natury, ale bardziej w sytuacji globalnej, że jednym złym ruchem człowiek może zniszczyć absolutnie wszystko. Wystawę poplenerową można będzie zobaczyć m.in. w Muzeum Karla i Gerharda Hauptmannu w Szklarskiej Porębie, jak również w sali widowiskowej 4 Peron Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie oraz w Karkonoskim Centrum Edukacji. Również w mieście pod Szrenicą. Zadanie pod nazwą Znikające krajobrazy, interdyscyplinarny plener artystyczny, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje edycja 2022.